Tak więc witajcie w już piątym odcinku Zagrajmy w Crasha 1. Ja chcę sprawdzić sobie, czy mogę przejść ten Lost City na 100%, ponieważ odkryłem wczoraj taki pewien myk. Właśnie on się tutaj tak nazywa. Kurde! Wczoraj zrobiłem to bezbłędnie, jeszcze raz. Pewnie zbyt bardzo myślę o czym innym. Tak, bo dzisiaj już od razu z rana pojawił, no z rana już po 12 pojawił mi się taki pewien pierdolec. Ja go nazywam osobiście Joblem. O kurde, co to było? Gdyż NES na Allegro, sama goła konsola jest w bardzo fajnej cenie. Tylko ja nie mam pieniędzy za bardzo i nie wiem, czy wziąć tą konsolę. I pojawia się pytanie, czy wziąć, czy nie. No bo kurde, miałem pierwotnie kupić DS-a, no bo... No też pierdolca dostałem na, no, na konsolę Nintendo. I teraz sam nie wiem, co zrobić, więc... Na razie trzeba czekać. Nie wiem. Ale chyba nie zrobię tego. No, nie zrobię, bo tu musi być ten... kwadracik, tak? Więc niestety dupa. Dupa zbita. Dobra, idziemy dalej. Idziemy do Temple Ruins ponownie. Pamiętacie, ostatnio skusiłem w głupim miejscu, a już wiem, że tutaj można zrobić ten poziom na 100%. Bez problemu. Nawet o tym tutaj nie wiedziałem. I to można... Można było pominąć. Ostatnio w ogóle pierdolca dostaję na jakieś tam rzeczy, które koniecznie chciałbym zdobyć. A... O, nie idzie tak łatwo, bo wiadomo, Allegro jest chamskie, czy inne jakieś portale tego typu. Więc nie wiem. Nie wiem, to się jeszcze okaże. Idziemy. Prujemy do przodu. Idź! Dobra. Co ja mam więcej do powiedzenia? No kurde. Nie wiem, już tyle konsol mi się przewija przed ryjem, że... Już nie wiem, za którą się tak naprawdę wziąć. Nie wiem, ale NES chyba będzie najbliżej. Tak mi się wydaje. Dobra, idziemy. Nie gadajmy. Bo to też się rozprasza, powiem wam. Idź. Kur! W dupę. Wiecie co? Przejdę to już w swoim tempie. Dobra, jestem. Na szczęście. Kurde, wczoraj tu przychodziłem i takie błędy popełniać, to jest no masakra. Pamięci słabej nie mam, nie wiem. To prawdopodobnie przez ten stres i ten... I ten Jobel przez NES-a właśnie stworzony. Oj, patrzcie, teraz mamy tutaj takie dwa jabłuszka i... Nie uwierzycie, moi drodzy, ale jeżeli nie wiecie, no to idziemy. Tu jest zajebisty sekret. Który nam daje możliwość do 100%, ale to nie wszystko. Właśnie. I to było na razie tyle stąd. Tyle nowości było. Wskakuj, że...
Kurde. Wskakuj. Widać, obraz ładnie się przewija. Ostatnio też mi tak działało. Wolę odczekać sobie, bo błędy mogą mnie kosztować słono. Próbujemy dalej do przodu. 13 żyć, 51. O nie. Ale tu już będzie końcówka. Na serio, patrzcie. Dobra. Wolę iść po linii prostej, bo nie chcę niczego spieprzyć w trójwymiarze. Okej. Uff. Dawaj. Okej. Jeszcze jeden raz. I chyba za nami jest najgorsze. Dawaj! Ach, dobrze! I spójrzcie na to! Tak jest. Pięknie. Pięknie. Jedziemy. Musimy zapisać. Zapisz. Tutaj jest nowy save właśnie z tej olimpiady w Atlancie 96. Przeniosłem sobie zapisy z tego, jak to się nazywa, z FIFA 98 we Francji na kartę do PS2, bo takie rzeczy można robić, żebym miał więcej miejsca, bo Crash 3 niedługo przyjdzie przecież i trzeba będzie mieć miejsce na zapis. Tak więc tak to wygląda. No i cóż, możemy jeszcze chyba dalej. Road to Nowhere. Fuck, chyba tego nie zrobię na 100%. Nie, to jest aż niemożliwe. O proszę, mamy niezniszczalność. Przeze mnie długo oczekiwaną. Yeah! Uwaga na dzika. Gdyż jest niezłą parówą i nie da się go tutaj zlikwidować, trzeba go ominąć. Ominąć! Nie pomyliłem się. Ach, spieprzyłem. Dobra. Nieistotne. Idziemy dalej. Ach! No ja nie mogę. Nie lubię tego poziomu. Nienawidzę go po prostu. Widzicie? No jest, jakbym chciał na niego naskoczyć, to i tak nie radzę. Nie radzę, bo mówię, on jest niezniszczalny. No i dupa. Zbita. Crash, ciśnij, żeż. No nie no. Zrobiłem największą głupotę na świecie. Ach. Dobrze. Ach. Dobra, mamy dwa papirusy już. To będzie bardzo dobre, jeżeli to zrobię. Okej. Ach, super. Na pewno teraz nie zrobię tego na 100%, bo to jest niemożliwe. Ja muszę ćwiczyć tutaj pamięć drogi, jak ona wygląda na poziomie. A, w dupę. Kurka kopana! Okej! Teraz... No ja! Co ze mnie platfus niedomyty. No i widzicie. Och, kurde! Co? Nie było papirusu. O nie, ten dzik, niech wypierdziela ode mnie. Fuck!
Jest zapis, ja pierdzielę. Kurde. O, to jest fajne. Takie coś można przychodzić. No i czekamy. Yeah. I to jest to. Dziękuję, kurde. W dupę, no. Tak, wiem, że się zbłaźniłem. Update. Kurde. Zbłaźniłem się, przeba straciłem chyba z 20 żyć. Tak wiem, ten poziom... Mówię, nienawidzę tego poziomu, no. Droga donikąd. Faktycznie droga donikąd. Kurde. Nie, nie, ja stąd idę normalnie. Czekajcie. Lepiej nie kasować tego żółwia od razu, bo nam się to przyda właśnie coś. Czyżby ja bym słyszał koniec? Och, to jest zbawienie. Ach, w końcu, ja nie mogę. Dobra, jeszcze jeden poziom i to będzie wszystko, bo nie chcę tutaj przesadzać z tym przegrywaniem. Boulder Dash! I chyba zrobię ten poziom, bo nie jest wcale taki trudny. To jest wersja druga tamtego poziomu z kulą, tyle że trochę trudniejsza. Zobaczymy, czy trudniejsza. Dobrze. Biegniemy. Pę, 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 pę. Nie potknij się. Aj! Good job, ziom. Teraz ruszające się te główienka. Dobra. Środek, lewo, znaczy moje prawo. O ja cię kręcę. Ta kula straszy. Ła! Idziesz! Wii! Damn, yeah! Idziesz. Dobra, idziemy. To co właściwie będzie łatwe. A teraz obniżające się i podwyższające, no uwaga. Nie jest ciekawie. Muzyczka jest bardzo fajna. Chyba ją sobie ściągnę. Tutaj miało się niesamowicie dużo wnerwienia. Aha, to już teraz totalnie spada. Ojej! Ojej! Ach, hura! Kurde... To było hardkorowe. No, szkoda. Wow. 18 aż. Ciekawie. Nie wiem, to może jeszcze przejdziemy do... czwartego poziomu w tym odcinku? Sunset Vista? Serio? Nie, nie mówicie poważnie. Sunset Vista, o nie. Ja nie wiem, czy ja to zrobię teraz. No już zostałem... Zostałem parówą po gębie. No tak, na pewno, tak. Idź na te kamienie, tak, wywal się. Na pewno. Mój ziom jest ze mną, bardzo dobrze. Idziemy. Zlikwidujecie ty kurna. Tu pamiętam te momenty, tu kurde. Nie no, wczoraj ja tu przegrywałem, no. Może dzisiaj będę miał farta. A, jakoś się udało.
O nie, nie lubię tego. Nie, tutaj wczoraj nie byłem. Nie dotarłem. Nie, chociaż dotarłem, ale potem przegrałem. Bra, idź! O! Kurde. Śmiej nie strasz. Wolę sobie przychodzić po jednym, tym wolę nie ryzykować, powiem szczerze. Checkpoint jest tu. Świetnie. Likwiduj dziada! No nie! Już wiem, w którym momencie iść. Teraz. Dobra. O kurde. Dawaj. Dobra. Na razie sobie radzę, powiem wam. Aj, w dupę. Kurde! No teraz to już na pewno. Trzymaj się wytycznych, Crashu! No i jak ja tam teraz do... A, już wiem jak. Dobra. Świetnie. Dopiero jeden. O ja. Tragedia. Skacz. Skacz. Dawaj. To jest kuchy, kurna. Ach, dobra. Jakoś wygrałem z komuną. Jeszcze pozbieraj właśnie. Dobra, spokojnie. Żeby nie tak jak wtedy! Wow! Wow! No, a super no! Dobra, idziemy. Chcę mieć to z głowy już. No prawie by się udało, kurde. Dobra, kij z tym. Spieszy mi się trochę. Proszę o życie, drogie jabłuszka. Właśnie. Take it easy. Co? No jak to możliwe? Nie mogłem przejść przez dziurę, no. Chyba żyję po nie tej stronie galaktyki, tak naprawdę. Oponowałem węgorza, na szczęście. No tak, dzięki, kurde. Durne kamienie. No i nie wiem teraz, w którym momencie pójść, co za gówno. Dobra. Wsuwaj się. Cienkamendo. Ojej. O kurde, myślałem. Puff. Delikatnie tutaj. Dawaj, dawaj.
To będzie teraz fajne. Najpierw od jednego i do drugiego. To było bardzo przebojowe. Nienawidzę tego poziomu. O! Fuks! To był czysty fuks. No dawaj, kutafonie. No zajebiście. Dawaj. Dobra. Och, fuks, kurde no. Nie lubię takich momentów. Mamy teraz główkę tego Korteksa. Parówę tą głupią. No nie, ja nie mogę no. O, dawaj, może jeszcze raz poprawię swój tutejszy tryb. O właśnie, nie trybie ty. Okej, mam już dwie. Idziesz. No kurde, mogłem faktycznie. Głupio czekałem. Dobra. Będę brał na to poprawkę. O ja. Co się stało? Co to było? Zgasł mi normalnie ekran. Bez kitu. No przesuwaj się. W końcu, ja nie mogę. A, jeszcze dwa, jeszcze jeden, co ja gadam w ogóle. O ja pierdziele, teraz tu się nie mogę wpakować. Skacz! No nie, znowu te momenty trudne, no nigdy tego. W dupę. No i co ja mam teraz robić? Kur! Nie, nie idę, nie idę, nie idę, ja się boję teraz. Dobra, idź! W dupę. Tu! O, tam jest główka chyba tego kutafona, którego mam pokonać. Chyba, tak mi się wydaje, nie wiem. Raczej. Jest, jak to przejdę, to będę kimś, bo dostanę tutaj klucz. Już zaspoileruję, ale będę miał tu klucz. Dobra, chwilka. Wow! Proszę! Yeah, klucz zdobyłem! Fuck yeah, to jest to! Key safe! Tak jest, mamy już pierwszy klucz, tak więc bardzo dobrze, ja pierdzielę, ja się z tym męczyłem. Kiedyś, znaczy się, kiedyś. Teraz to jeszcze nic, ale kurde. Bardzo dobrze, bo tu już jest coś. Ja pierdzielę, to po prostu gra daje kopa w dupę. I to solidnego. Co z tego, że ta gra będzie miała w tym roku 18 lat, jak ta gra takiego kopa daje, zresztą takie gry właśnie najlepiej, jak one dają kopa. Dobra, przejdźmy jeszcze to, zapiszmy sobie podwójny raz, znaczy drugi raz. O, to lubię, to jest fajne. Przyszedłem, 44%. Już ładny wynik mamy. Update oczywiście. 17 na 32. No to już mamy połowę gry ponad. Jeśli chodzi o levele.
Tak więc szybko to zrobimy. Szybko zrobimy ten let's play. Nie wiem, w 10, może 15 odcinkach się wyrobię, zobaczymy. To co możliwe to zrobię, a to co niemożliwe, no to wiadomo, będę mógł pomijać. Tam już nic dalej nie ma. Dobra, idziemy. Zakończmy to gówno. Już mam dosyć tego poziomu. Dziękuję za checkpointik. Fuck! Cóż, nie wiedziałem, że tam jest dziura. Ale właśnie po to byłem tutaj. O, w dupę. Nie, to ja chcę przegrać znowu. Chcę przegrać. To, ja to zrobiłem świadomie. Chciałem przegrać. W zasadzie słusznie. Ale ten odcinek będzie długi, ja nie mogę. Dobra, idź. Znowu będzie ten kutafon, czy nie? Wiedziałem. Jaki czwok! Jaki to jest... Bez mózgi łeb, no. Spier... Mi z tym, bo nie wytrzymam. No na pewno zrobię to na stówę, na pewno. Zaraz zobaczycie, jak sobie zapiszę ta parówka tam, a nie zapiszę. Chyba jesteście śmieszni. Nie, co ty? Tak, no na pewno, jakbym znał takie na przeszkody, to bym na pewno zrobił. No, na pewno. Na 100%. Dobra. Kwadratem i kółkiem w trybie mapy można sobie ją obracać bez przejścia crasha. Mamy tu klucz. Mamy tutaj wall hog. Tak to mogę nazwać. I spróbujemy to przejść bez skuchy. Bo tutaj też można przejść na diament spokojnie. Dobra. Jeżeli się wyrobię. Słuchajcie, ja mam nadzieję. A, w dupę. Dobra, nieważne. W szóstym odcinku to będę robił, bo... Tu już mam dosyć, koniec. Ja już kończę, więc do zobaczenia wam wszystkim. Mam nadzieję, że tego Nessa kupię, bo... Tak sram w galoty teraz, że... Nie wiem. Dobra, trzymajcie się tam, pozdrawiam was i do zobaczenia w kolejnym odcinku.